ktoś może powiedzieć, jak nie byłeś pewny, to po co dawałeś? Ale zbyt głośny temat. Ale problem polega na tym, nie, że ja byłem pewny. Kamil tam po prostu był. Wiesz, to są tak, badania musi przejść, ale badania są formalnością. Zdrowy chłop jedzie, ale nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy, że to jest grosik. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Równo z Trawą, odcinek 21. Dzisiaj na fotelu obok mamy dziennikarza New One Sport, Przemysława Rudzkiego. Witaj, cześć. Dzień dobry, cześć. I Kanal Plus Sport. I Kanal Plus Sport, właśnie, bo chciałem tak zapytać, czy przede wszystkim jesteś teraz w 100% w New One, czy jeszcze mogę Cię właśnie tytułować jako Kanal Plus Sport? Czy to jest tylko dziennikarstwo, czy jesteś też redaktorem naczelnym w New One? Nie, to jest dziennikarstwo, witam przede wszystkim, to jest dziennikarstwo pisane, czyli coś, za czym tęskniłem bardzo, coś, co chciałem też zawsze mieć, czyli audycja. Wyszło tak, że miałem mieć jedną, a mam dwie, natomiast Kanal Plus to jest jakby też mój drugi dom od 15 lat i cały czas jakby czuję się pełnoprawnym dziennikarzem tego zespołu, komentuję mecze Ligi Angielskiej, 15, pomyliłem się o rok, od 2006 roku. Czyli to jest mój kolejny sezon z Premier League, w którym mam przyjemność tę ligę komentować i jakby New One jest taką dla mnie odskocznią od tego wszystkiego, co było, co się wydarzyło. Po rozstaniu z Przeglądem też szukałem sobie miejsca, to znaczy myślałem, że będę w stanie dłużej odpoczywać, ale jednak okazało się, że nie, że były różne opcje, bo po prostu w pewnym momencie po około 2 tygodniach od całej sytuacji, która zaistniała w Przeglądzie i od rozstania z tą gazetą po wielu latach, miałem tak bardzo dużo ofert pracy, że zacząłem martwić się tym, którą z tych ofert przyjąć i jak to wszystko sobie poukładać. I nawet tak w domu żeśmy sobie żartowali z Kasią, bo ona powiedziała w pewnym momencie, no teraz miałeś mieć więcej luzu, a martwisz się takimi rzeczami. I ostatecznie podjąłem taką decyzję, gdybym miał podać jeden powód, dla którego tak się stało, to powiedziałbym, że chyba bardzo potrzebowałem zmiany środowiska, że dzisiaj się czuję trochę tak, jakby ktoś mi otworzył głowę i tam są takie szczotki do czyszczenia butelek i wyczyścił mi mózg z tego, co było do tej pory, bo nasze środowisko jest dosyć specyficzne, jestem w nim od 2003 roku. Jest w nim dużo, dużo konfliktów, dużo niepotrzebnej takiej złej energii. Wszyscy wiedzą o wszystkich wszystko, wszyscy wiedzą, kto z kim trzyma, kto jest przeciwko komu. Ja w pewnym momencie poczułem się tym bardzo zmęczony. Jakby starałem się stać z boku, ale nie do końca, bo na tym środowisku możesz stać z boku. A New One daje mi jakby zupełnie inną energię, no bo choćby ucieleśnieniem tego jest audycja, którą mam z Arkiem Sitarzem, czyli z Rasem, z którym jesteśmy w audycji Futbol i cała reszta. I rozmawiamy z zupełnie innymi ludźmi, odklejonymi dzisiaj, jak dzisiaj wieczorem, na przykład mamy audycję z Antkiem Królikowskim, pojawią się zaraz inni goście, Olaf Lubaszenko i tak dalej. Będą to aktorzy, pisarze, muzycy, ale też ludzie związani ze światem sportu. I gdzieś jakby cała ta historia pod tytułem New One to jest też taka trochę narracja, to jest taka opowieść o balansowaniu pomiędzy sportem, kulturą, sztuką, lifestyle'em, muzyką w takim bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, z tych słów znaczeniu, więc na razie jestem zadowolony, dużo pracuję, dużo piszę, nawet przydarzyła mi się taka absurdalna sytuacja, że naciągnąłem sobie mięsień palca od pisania, palec wskazujący lewej ręki odmówił mi posłuszeństwa, po prostu zesztywniał po tym, jak nie wiem, w 2 tygodnie napisałem chyba ponad 100 tysięcy znaków. Ale to jest miłe uczucie. To jest miłe uczucie, dlatego że pisałem felietony do Przeglądu Sportowego przez 7 lat w każdy poniedziałek. Były takie momenty, że pisałem jeszcze i do Tempa, naszego dodatku, i w czwartki miałem też swój felieton. No i teraz mam w poniedziałki felieton Futbol, cała reszta, w piątek podsumowanie w postaci tygodniówki, 2 audycje. I tego się robi naprawdę dużo, bo w weekendy jeszcze dochodzi Premier League, która była bardzo intensywna w grudniu, skomentowałem ponad 20 meczów. Więc no to jest fajne, ja lubię po prostu zawsze,
lepiej czułem się w roli kogoś, kto dostarcza, niż kogoś, kto zamawia. Lepiej czułem się w roli twórcy, w roli kreatora, niż w roli kogoś, kto ma pójść na jakiś status biznesowy, rozmawiać o pieniądzach, o tego typu rzeczach. Zawsze starałem się z tych rzeczy wymiksować, uciekać od nich, ale no, na przykład jak jesteś naczelnym gazety, to siłą rzeczy no, nie jesteś w stanie od tego, uciec, więc to jest zupełnie nowy rozdział w życiu. Patrząc właśnie na te początki, bo można powiedzieć, że jesteś już wdrożony w system pracy w Nuance, twoje oczekiwania kontra to, jaka jest naprawdę ta rzeczywistość, to co robicie, z kim to robicie, no my widzimy, jaka jest treść i to, jak każdy ją ocenia, to jest wiadomo indywidualna sprawa, raczej myślę, że ona się podoba, patrząc na to, jaki jest oddźwięk, ale właśnie jeśli chodzi o ten aspekt twoich oczekiwań i tego, jak to na razie wygląda, jak ty to czujesz, jakie właśnie masz odczucia po samym początku. Wiesz co, podoba mi się na pewno taki prosty, krótki przewód pokarmowy, to znaczy jeśli dzisiaj wymyślam sobie coś fajnego, to po prostu za 3 dni to może się zmaterializować w postaci audycji, w postaci podcastu. Sprawia mi frajdę patrzenie na te liczby, które na początku zawsze, jak jesteś w nowym projekcie i go tworzysz od podstaw, to jeżeli ten projekt, nie wiem, za 5-10 lat jest w jakimś innym zupełnie miejscu i wystrzeli, to myślisz sobie, to fajnie, bo byłem elementem współtworzenia tego na samym początku. To nie jest tak, tu nie ma jakiejś pogoni za tabelkami, za słupkami. Przede wszystkim chodzi o to, żeby tworzyć fajny content, który jest cool. Ja nie ukrywam, że zawsze byłem fanem. Ja bardzo dużo czytam gazet i portali internetowych, mniej niestety książek ostatnio, nad czym bardzo ubolewam. Ale no jestem fanem pisania takiego bardziej jak The Athletic, co jest w ogóle dla mnie absolutną rewolucją na rynku dziennikarskim, bo te treści, właśnie poruszana tam tematyka, to jest dokładnie taki sposób, jaki ja myślę o pisaniu o sporcie. Czyli to są historie nieoczywiste, to są historie nietypowe. To tak podam na przykładzie. Mieliśmy taką rozmowę, bo z Nuance'em też współpracują freelancerzy, jest Piotrek Żelazny, jest Kuba Polkowski z Food Trucka, jest Paweł Grabowski, który też jest związany z Kanal Plus, no bo przecież znamy jego materiały, on robi na przykład Ligę Plus Ekstra od kuchni i tak dalej, różne ostatnio z Łukaszem Piszkiem, tak, zrobił bardzo fajny materiał w Niemczech i Pawła znam bardzo dawno i zawsze śmiać mi się chciało, bo Paweł mówi, no teraz oczyściłem mózg i jadę do przodu i tak kilka razy żeśmy się spotkali, nawet raz niedaleko twojego mieszkania, tutaj była taka chorwacka knajpa, ja siedziałem, piłem piwo i Paweł przechodził, przysiadł się do mnie, żeśmy sobie pogadali 2 godziny. Ja znam Pawła jeszcze z czasów, kiedy Paweł do mnie pisał na gadu-gadu, takim komunikatorze, którego dzisiaj młodzi ludzie może nawet pewnie nie kojarzą. Takie słoneczko, jak było żółte, to się było dostępnym, jak czerwone, to się było wygaszonym, zaraz wracam, to chmurka. I na tym, że gadu-gadu, żeśmy z Pawłem rozmawiali i Paweł bardzo się rozwinął dziennikarsko i uważam, że zawsze miał wielki talent do pisania, ale na przykład rozmawialiśmy, mówię, kurczę, przeczytałbym taki fajny tekst, bo wiem, że Paweł miał jakieś tam swoje powiązania z do przerwy 01, w sensie, że robił kiedyś dla Onetu duży tekst z Marianem Tchórzniczkim, który odtwarzał rolę Paragona w tym serialu. Paragon Gola, tak się nazywał serial, książka się nazywała, nosiła tytuł Do przerwy 01. Ja mówię, że w ogóle zawsze fascynowała mnie historia Adama Bachdaja, że poznałbym taką historię Adama Bachdaja jako pisarza z mojego pokolenia, który ukształtował mnóstwo takich ludzi jak ja w latach 70., 80., nawet 60., bo mój brat jest 66. rocznik i on też tę książkę pisał. Zresztą u nas ta książka była w domu, mam ją teraz na półce i tam mój brat się podpisał, Jacek Rudzki. Ja to wymazałem długopisem, podpisałem Przemek Rudzki. On to zobaczył, wykreślił mnie, napisał Jacek Rudzki. Ja to wykreśliłem, podpisałem Przemek Rudzki. I tak żeśmy się przepychali o to, czy ja ta książka jest naprawdę, ja ją przeczytałem no naprawdę kilkadziesiąt razy. Nawet zamiast lektur szkolnych wolę to czytać. I Paweł napisał tekst o Adamie Bachdaju, powiedział, że mówi, słuchaj, to jest bardzo spoko inspiracja, zawsze ten temat mnie kręcił, ja podzwonię, popytam. I teraz tak, on pisze tekst, w którym wypowiada się syn Adama Bachdaja, wypowiada się dziewczyna, która robi wycieczki szlakami jego lektur i uświadamia młodym ludziom, jak on był ważną osobą w Warszawie. Wypowiada się Józef Hen, który ma ponad 90, prawie 100 lat i przemawiał na pogrzebie Adama Bachdaja w 80. bodaj 5. roku. Wypowiada się Stefan Friedman, który grał w Paragon Gola i dzisiaj jest aktorem wciąż czynnym, teatralnym głównie. I Paweł napisał taki tekst, że tak przeczytałem ten tekst i pomyślałem sobie,
Nie dałbym rady napisać lepszego tekstu o Adamie Bagdaju. Widziałem feedback, nawet zdradzę ci w sekrecie, że wszedłem na Twitter, żeby zobaczyć, na konto Pawła, żeby zobaczyć, bo on ten tekst tam rzucił, jak ludzie reagują na ten tekst. Byłem ciekaw, jak kolejne pokolenia to przyjmą. I to, co tam się wydarzy, nawet Zbigniew Boniek chyba zareagował, że zna tę książkę, że czytał. I w ludziach się obudziła taka nostalgia i Paweł ma taką czutkę do tego typu rzeczy, więc trochę w ten sposób na okrągło odpowiadając na twoje pytanie, to fajnie, że tam się pojawiają takie teksty, że jest taka przestrzeń w internecie. To nie jest tak, że one się nie pojawiają gdzie indziej, ale ja odnoszę takie wrażenie, że pojawiają się w natłoku takich rzeczy nieistotnych, że giną po prostu, że ciężko jest je wyciągnąć, nawet jak bardzo duży portal zrobi taki tekst i wystawi go, nie wiem, na swoją stronę główną, ale to jest wszystko obudowane małymi newsami, jakimiś takimi rzeczami, to gdzieś to ginie. A tutaj te teksty dostają inne życie, bo one są na swoim balu. One są clue tej strony tak naprawdę. Więc no, ale ja myślę, że to jest dopiero początek też takiego docierania się, szukania. Dużo jest rzeczy komentarzowych, felietonowych. Były wywiady, robiłem między innymi wywiad z Jankiem Bednarkiem, który praktycznie w ogóle nie udziela wywiadów przed meczem z Liverpoolem. Więc też ludzie zobaczyli, że no, my możemy docierać do takich jakby sytuacji, rzeczy i będziemy to robić zupełnie w normalny sposób, bo znam jakby plany też, które mają chłopaki, czyli tam czy Michał Trela, który no świetnie pisze o Bundeslidze, o ekstraklasie, o reprezentacji, ma bardzo analityczny umysł, i Dominik Piechota. I fajnie, ja się też czuję w takim zespole z takimi ludźmi, bo wiesz, nie ma w tym żadnego zadęcia, po prostu przychodzimy sobie obok, mamy knajpę, możemy sobie tam pójść na kawę, siedzimy sobie, coś tam sobie gadamy, ty o czym piszesz, a ty o czym piszesz, i to jest takie dziennikarstwo, o którym trochę zawsze marzyłem, że jest takie uwolnione, cały czas czuję, że dużo pracuję, ale jednak czuję, że mam czystą głowę, że te pomysły same na mnie gdzieś tam spływają, same przychodzą. Też nie pisałem od września, więc ja trochę za tym pisaniem zatęskniłem, no może nie od września, bo jeszcze pisałem Zapiski z Królestwa, to położyłeś, to ja kończyłem je jeszcze w październiku po rozstaniu z Przeglądem, i one też tak, no, od momentu premiery za długo, że tak powiem, nie czekałem, aż zatęsknię za pisaniem. Ja po prostu mam taką nieprawdopodobną potrzebę w sobie cały czas szukania jakichś ciekawych rzeczy, kontaktowania się z ludźmi, przekazywania tego. Jestem zdecydowanie bardziej dziennikarzem niż dyrektorem, kierownikiem, naczelnym. Jakby ta cała funkcja Naczelnego Przeglądu Sportowego była dla mnie wielkim splendorem, bo gdzieś domknęła moją historię. Ale muszę przyznać, że nigdy nie była moją obsesją. Nigdy nie miałem obsesji na punkcie tego, żeby, nie wiem, sobie pisać laurki, że jestem naczelnym, że to jest jakaś wielka rzecz, że ja się Bóg wie, za kogo uważam z tego tytułu. Raczej wciąż siebie traktowałem bardziej nawet jako felietonistę Przeglądu niż naczelnego. I niektórzy ponoć twierdzą, że to był błąd, że powinienem siedzieć gdzieś tam na wysokich piętrach i rozmawiać o innych rzeczach zamiast pisać, ale szczerze mówiąc w ogóle mnie to nie obchodzi. Do tego sobie przejdziemy jeszcze, bo to też mam w dalszych planach na tę rozmowę, ale jeszcze na chwilkę przy niuans chciałbym zostać, bo jest radio, jest portal, jest też kanał YouTube, pewnie troszkę mniej rozwinięty, i właśnie jakie macie plany na ten rok, jeśli chodzi o tę całość? Co chcielibyście osiągnąć, jeśli spotkacie się za rok w lutym i będziecie sobie rozmawiać? Wiesz co, chcielibyśmy dostarczyć ludziom jak najwięcej wartościowych treści, żeby oni czuli, że jak tam wchodzą, to jest coś fajnego. Fajnie to ktoś u nas ujął, że żeby trochę być takim kuzynem z Ameryki, który ma wszystko pierwszy. Kiedyś taka była w moich czasach sytuacja, że jak ktoś miał rodzinę w RFN, to tam w Republice Federalnej Niemiec wszystko było lepsze, wszystko było szybciej i tak dalej. Jak ktoś miał rodzinę w Stanach, to już w ogóle. Chodzi o to, żeby to było fajne, żeby ja ci powiem, jaki jest mój odbiór, bo mogę mówić za siebie, tylko wydaje mi się, że clue tego odbioru to jest to, żeby człowiek, który wejdzie na ten portal i przeczyta sobie jeden, dwa teksty dziennie, poczuł, że się czegoś dowiedział fajnego, że poznał jakąś historię, żeby w tej narracji opowiadania tego innym ludziom, żeby kumplom mógł powiedzieć przy piwie: słuchajcie, przeczytałem naprawdę zajebisty tekst na Nuance Sport i napisał go, nie wiem, Paweł Grabowski, Dominik Piechota, zrobił fajny wywiad,
Przemek Rudzki napisał fajny felieton i poruszył taki temat, co o tym sądzicie, czy się z tym zgadzacie, żeby to był jakiś zalążek do wyjścia z dyskusji. Oczywiście każdy, kto słucha tych słów, pomyśli sobie teraz, a gdzie tu są liczby, kasa i tak dalej, ale to nie jest moim zmartwieniem w tym momencie. Są ludzie od tego, przychodzi do nas teraz Piotrek Pietrzak, który ma naprawdę przelot w dużych firmach, pracował naprawdę w dużych firmach. Niedawno był takim business ownerem w sport.pl, czyli no jednak w poważnej instytucji, w poważnym wydawnictwie, jakim jest Agora. I to też jest dla, myślę, taki sygnał w stronę rynku, że to nie są jakieś heheszki, że tam sobie paru gości się zebrało i coś sobie robią, bo ja wiem, jaki jest wydźwięk na temat Nuance, że się ludzie zastanawiają. Najczęściej pytaniem, które słyszę, jest takie pytanie, a skąd pieniądze na to wszystko? Macie redakcję? Bo wiesz, ludzie mają też doświadczenia, po radiu zapinamy pasy. Tak, ale to są, wiesz dlaczego te doświadczenia są błędne i te porównania są błędne? Dlatego, że portal Nuance, piszący głównie o muzyce, o rapie, z dużym naciskiem na rap, na lifestyle, on istnieje 4 lata. Radio istnieje 2 lata. Czyli to nie jest tak... No są podwaliny już. Znaczy, no jesteś po prostu elementem jakiejś układanki, a nie startujesz z czymś od nowa. Wydaje mi się, że tam nie znam tej sprawy aż tak bardzo dobrze i nie wnikałem w nią, bo ja należę do takich osób, które nie żyją problemami innych ludzi, że ktoś się komuś nie udało, to ja, wiesz, otworzę szampana i będę polewał w pomieszczeniu. Nie? To nie jest mój styl. Wydaje mi się, że po prostu przeszacowano koszty, tak jakbym spojrzał na to z boku zupełnie. Patrzyłem na studia, które tam były, nawet na zdjęciach, to wyglądało jak profesjonalne studia. No, byłem niedawno w studiu radiowej Trójki, to nie ustępowało niczym. A jednocześnie bardzo ważnym dla takiego radia jest to, bo wiadomo, że radio internetowe nie ma wielkich zasięgów, ale musisz przekonać ludzi do tego, że to, co tutaj się pojawi, będzie bardzo fajne. I wbrew pozorom, wbrew temu, co się wszystkim wydaje, dużo firm odchodzi od takiego tradycyjnego modelu wydawania pieniędzy ze swoich budżetów. Wolą coś zrobić punktowo, tak to ujmę kolokwialnie, żeby to było fajne, żeby to było takie organiczne, niż przepompować, przepalić swój budżet w jakiejś wielkiej firmie. To jest trochę tak, teraz mi to przyszło do głowy, jak duże firmy, na przykład odzieżowe, wolą zatrudnić blogerkę, na przykład typu Ma Fashion, i niż mogłyby za te pieniądze pewnie sobie postawić w mieście, wiesz, 50 billboardów, ale była taka historia, że ona chyba miała podpisaną umowę z H&M, mam nadzieję, że niczego nie przekręca. Kiedyś czytałem takie story o tym, że chodziło o jakiś jeden rodzaj odzieży, który ona zareklamowała, na drugi dzień nie było tego w żadnym sklepie. Oczywiście ona ma gigantyczne zasięgi w mediach społecznościowych, żeby była jasność. Natomiast chodzi mi o takie punktowe działanie, że oni woleli po prostu pójść bezpośrednio do niej. Zresztą cały ten influencer marketing dzisiaj jest bardzo mocno rozwinięty, a to jest coś, co się fajnie ludziom kojarzy, bo nie mówisz Nuance Sport, nie myślisz, to jest medium, które ma konflikt z jakimś tam innym medium. Raczej się to kojarzy z bardzo pozytywnymi emocjami, z taką dobrą energią. Jak ja dzwonię nawet do ludzi, żeby zapraszać ich do audycji, jest to trudne, bo co tydzień trzeba kogoś wydzwonić i trzeba kogoś w tej audycji mieć wartościowego, kto fajnie porozmawia, to w ogóle nie zdarzyło się, żeby ktoś powiedział, nie wiem, co to jest, to raz, dwa, nie zdarzyło się, żeby ktoś powiedział, nie przyjdę, raczej teraz nie przyjdę, bo nie mogę. W jakiś czas. No bo ludzie znają, jeżeli Piotrek Kędzierski z Kubą Wojewódzkim prowadzą swoje rozmowy w każdy poniedziałek i tam przychodzą ludzie, nie wiem, tacy jak Jan Englert, Andrzej Seweryn, Kasia Nosowska i widać, że to są rozmowy naprawdę na wysokim poziomie. Też wiedzą, co to jest, Bolesne Poranki też myślę, że wiedzą już ludzie, co to jest. Piotrek jest zresztą takim naszym dobrym duchem. Ja się śmieję, że jest Michałem Polem Nuance, bo po prostu wytwarza nieprawdopodobne pokłady pozytywnej energii. Ja się z Piotrkiem znam wiele lat i w ogóle Piotrek powiedział, że dla niego najszczęśliwszym momentem było to, jak otworzył wirtualne media i się dowiedział, że ja już nie pracuję w przeglądzie sportowym, bo sobie powiedział, to jest teraz, to jest ten moment. Byliśmy cały czas na łączach, ta współpraca. Fajne było to, że poszedłem tam na spotkanie i powiedziałem, chłopaki, nie wiem jeszcze, jaką opcję ja wybiorę. Nie wiem, czy będę chciał do was tak przyjść, żeby tu zaraz się uwalić w 50 rzeczy i nie mieć czasu na swoje życie prywatne, bo nie muszę teraz tego robić.
Ale czy gdybym na przykład chciał mieć jedną audycję, to dla was też jest okej. Okay. I oni tak, oczywiście, my się na nikogo nie obrażamy tutaj, że czułem, że nie wywiera na mnie nikt żadnego ciśnienia. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mnie, tak wiesz, ciśnieniuje. Jestem wtedy po prostu od razu się usztywniam i zaczynam się wycofywać z czegoś takiego, więc duże nadzieje z tym wiążę przede wszystkim, że jak najdłużej będę mógł się tam realizować zawodowo, no bo też możemy sobie gadać o jakichś tam szczytnych ideach, ale też patrzę indywidualnie na siebie, że dziennikarz musi istnieć cały czas. Były jakieś tam kiedyś dane firmy, chyba Pentagon Research, na temat tego, czyje nazwisko najczęściej pojawia się w mediach spośród dziennikarzy sportowych. I tam były trzy nazwiska. Na pierwszym miejscu był Mateusz Borek, na drugim miejscu był Michał Pol, na trzecim miejscu byłem ja. Mm-hmm. I zastanowiłem się, dlaczego w ogóle tak wysoko. To chodziło o wzmianki w internecie. I to też pewnie dlatego, że no wiesz, była misja futbol, że pisałem cały czas bardzo dużo, że jest kanał i cały czas gdzieś jakby to nazwisko, mówiąc tak slangiem muzycznym, kręci się na rotacji, że ono jest gdzieś tam po prostu widoczne, ale nie w taki głupi, jakiś prymitywny sposób, że wiesz, no bo o tobie może być głośno z różnych powodów, tak? Możesz wyjść na rondo ONZ i ściągnąć spodnie, też będzie tobie głośno, ale nie o taki rozgłos chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie ciebie kojarzyli z konkretnymi treściami. Dlatego tak bardzo się cieszę, że udało się zrealizować jeszcze, mimo rozstania z Przeglądem, dopiąć całe zapiski z Królestwa i te spotkania autorskie i to wszystko, bo tam ludzie przychodzą i jest jakby jesteś dobrze być kojarzonym z jakąś jedną działką bardzo mocno i dobrze się w niej czuć, bo to ci też daje jakiś taki fundament, na którym się poruszasz. A obudujesz to sobie jakąś resztą rzeczy. Ja mam zresztą dużo planów książkowych na ten rok. No właśnie, też o to. Pisane dwie umowy tak. Nawet już na książki na ten rok. Ale nie akurat stricte piłkarskie, prawda? Jedna, no stricte nie, ale jedna bardzo mocno ocierająca się o sport. I teraz właśnie rozmawiamy, to żadna tajemnica, z wydawnictwem, z Inakwaną, bo ja po rozstaniu się z Przeglądem chciałem wytworzyć taką sytuację wokół siebie, że już pracuję po pierwsze tylko tam, gdzie chcę. Pracuję tyle, ile chcę, pracuję na swoich warunkach, na swoich zasadach i z ludźmi, którzy są bardzo jakby dla mnie w porządku, zawsze byli w porządku. I tak było zawsze z wydawnictwem Sine qua non. Ja wydałem u nich futbol i cała reszta, to było naprawdę wszystko bardzo profesjonalnie zrobione i z Przemkiem Romańskim spotkałem się od razu, w zasadzie zrobiłem sobie taką checklistę, wypisałem sobie kilka osób, do których chcę zadzwonić, z którymi chcę się spotkać. Co komu mogę dać. Był tam niuans też na tej liście w kwestii audycji podcastu. Były oczywiście książki i był ten kanał jako taka moja opoka, czyli po prostu niezmiennie to wszystko było w tym samym miejscu, więc i to się udało wszystko ze sobą poszyć. Ja myślę, że ten 2020 rok to w ogóle będzie bardzo, bardzo dobry rok pod względem takiej samorealizacji zawodowej. Trochę mi już przy wcześniejszych pytaniach odpowiedziałeś na pytanie, które teraz chciałem zadać o tym szukaniu nowych bodźców po przeglądzie sportowym, więc to sobie odpuśćmy, ale też właśnie chciałem zapytać o to, jak ty postrzegasz rolę redaktora naczelnego? Kim on jest? Jakie ma zadania tak naprawdę? Ty to na swoim przykładzie doskonale doświadczyłeś. Ale tego. Pytasz mnie konkretnie o przegląd sportowy, czy w ogóle o rolę? O to, jak ty widzisz rolę dokładnie redaktora naczelnego? Wiesz co, jest to trudna rola, dlatego że musisz zapładniać ludzi swoimi pomysłami. Znaczy, moim zdaniem są dwa rodzaje wypełnienia tej roli, zagrania tej roli. Jeden to jest taki, że totalnie jesteś daleko od ludzi i jesteś po prostu właśnie gdzieś tam chodzić na spotkania bardziej biznesowe, starasz się być twarzą projektu. A ja wybrałem drugą rolę. Być może ona finalnie okazała się, ta decyzja, znaczy dzisiaj nie chcę mówić, że zła, ale być może ja nie wypełniałem tej roli tak, jak powinienem, czyli być blisko bardzo zespołu, być blisko ludzi, bo wiesz, ja byłem takim redaktorem naczelnym trochę z nazwy, do mnie cały czas były drzwi otwarte do pokoju, nie było takiej sytuacji, w której ty się musiałeś ze mną umawiać jako dziennikarz, każdy mógł przyjść. Doszło do pewnego rodzaju absurdów, że na przykład przychodził praktykant, który był u nas 2 dni, wchodził sobie do mnie do pokoju, siadał i zaczynał w ogóle do mnie mówić jakieś rzeczy. No gdzie normalnie w przypadku innych redaktorów naczelnych, które znam, wyleciałby przez okno za coś takiego. Więc skracałeś dystans. Skróciłem go za bardzo, skróciłem go za bardzo zdecydowanie. Natomiast no, ja byłem takim redaktorem naczelnym, który zajmował się wszystkim, czyli po prostu i brałem udział czynny w planowaniu gazety i starałem się zawsze, żeby jedynka była moim do końca stemplem.
W sensie takim, żeby i tytuł był wymyślony przeze mnie, i odpowiednie zdjęcie dobrane. Takie, ale czasami też czytałem, na przykład robiłem korektę skarbu kibica Ligi Francuskiej, patrzyłem, czy się zgadzają kluby, waga, wzrost i tak dalej. Nigdy nie uciekałem od odpowiedzialności za taką pracę redakcyjną. Prowadziłem gazetę, prowadziłem kolegia, byłem codziennie rano na kolegium i jakby układałem te tematy, jeżeli coś mi się nie podobało na stronie 2-3, to mówiłem, żeby to było na stronach 4-5. Wymyślałem bardzo często gdzieś rano jakieś tematy, z których otwieramy gazetę, więc jest to taka rola trochę kreatywna, trochę edukacyjna, bo ci ludzie za tobą podążają, jednocześnie chcą się też czegoś nauczyć. Spięcia wszystkich ze sobą rzeczy, tak? No bo masz grafików, masz cały zespół ludzi, masz piłkę nożną, masz inne sporty, masz wyjazdy, musisz je akceptować, zastanowić się, czy to ma sens. Masz wydania specjalne, takie jak książka, która leży przed nami, bo ona też przecież powstała, tam się zrodziła w przeglądzie sportowym, więc dużo jest tych ról do grania. Jest to na pewno bardzo drenujące zajęcie, w sensie jest to praca, której nigdy nie jesteś w stanie zostawić za sobą, za zamkniętymi drzwiami, bo wracasz do domu i o 22 jeszcze jesteś na łączach z prowadzącym gazetę, zastanawiać się, co dać na okładkę. Czasami wydarzenia są wieczorem, więc musisz to wszystko gdzieś tam sobie ustalić. Nie jesteś w stanie przewidzieć tego, że nie wiem, Liverpool wyeliminuje Barcelonę na przykład. Nie? Albo że wysypie się transfer Kamila Grosickiego. To jest taka legendarna sprawa. Legendarna sprawa. Dobry przykład pewnie. Bardzo dobry przykład. To powiem ci z perspektywy czasu. Ktoś może się na to oburzać, ale jak tak rozmawiam z ludźmi z branży, którzy kiedykolwiek za cokolwiek odpowiadali w princie, to w ogóle nie są zdziwieni. Tak na przykład jak rozmawiałem z Krzyśkiem Stanowskim, który kupę czasu spędził przecież w przeglądzie sportowym i zawiadował działem piłkarskim, on powiedział mi, a przecież to jest normalne zupełnie, że dałeś taką układkę. No wiadomo, no bo na wtedy wszystko było zaklepane, a się okazało, że nie jest zaklepane. Zresztą... No gość stał przed samolotem. Tak. I śmieszne, bo kiedyś jakiś gość do mnie napisał, jeszcze jak byłem aktywny na Twitterze, chyba 2 lata temu, no już prawie 2 lata mnie nie ma, tam 1,5 roku, to gość do mnie napisał, że ta okładka będzie się ciągnąć za tobą do końca życia. Coś tam sobie myślę, chłopie, o czym ty w ogóle do mnie piszesz? Ja o tym zapomniałem po tygodniu. Ktoś pewnie po prostu sobie zbyt bardzo to wziął do serca i też nie wie, jak to wygląda tak naprawdę od środka. Często łatwo właśnie wydawać. Ja miałem w ogóle śmieszną sytuację związaną z tą okładką. Pamiętasz, że na drugi dzień szedłem na spektakl do mojej Kasi i szedł gość przy Placu Zbawiciela, który miał przegląd sportowy z tą okładką. I podszedłem do niego i to był taki facet około 50. I opowiedziałem mu tę sytuację, bo to na drugi dzień gdzieś tam we mnie jeszcze bardzo mocno żyło. I mówię, widzi pan, co tutaj jest? Nie ma Grosickiego w Burnley. On mówi, no nie ma, no właśnie, a tu jest, dlaczego? I zaczęliśmy rozmawiać. I jakby ta rozmowa też była mi potrzebna po to, żebym utwierdził się w przekonaniu, że ludzie nie wiedzą, jak wygląda proces redakcyjny tworzenia czegoś takiego. Oczywiście ktoś może powiedzieć, jak nie byłeś pewny, to po co dawałeś? Ale problem polega na tym, nie, że ja byłem pewny. Okay. Mhm. Byłem na łączach z Tomkiem Włodarczykiem, który naprawdę rzadko przestrzeliwuje cokolwiek. On był na łączach z Kamilem. Kamil tam po prostu był. Wiesz, to są tak, badania musi przejść, ale badania są formalnością. Zdrowy chłop jedzie, ale nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy, że to jest Grosik. A w przypadku Grosika czasami dzieją się rzeczy szalone. Tam pewnie doszło do jakichś nieścisłości finansowych. Ktoś z kimś czegoś nie dogadał. Natomiast no mówię, no, piłkarz jak wsiada do samolotu, to zazwyczaj transfer jest klepnięty. Oczywiście zdarzają się absurdalne historie i straszne zarazem, typu Emiliano Sala, no którego wiadomo. Transfer jest klepnięty i on leci z Francji do Anglii i ginie, ale to są rzeczy jedne nie na milion. Nie przewidzisz takich rzeczy po prostu. Mało tego, ta układka tworzyła się w momencie już, kiedy Kamil był w klubie tam, kiedy już w zasadzie wszystko było klepnięte. No było tak 99,99. Oczywiście ten jeden malutki odłamek, odsetek, procent mówił, że nie, że może do tego nie dojść, że może coś się tam wysypać, ale ja pamiętam, jak wychodziłem z redakcji, pamiętam rozmowę o tym w redakcji, zawsze siedzieliśmy wieczorem, nie wiem, kilkanaście osób, 15-20 osób i nikt nie powiedział, Przemo, wiesz co, a jak nie dojdzie do tego transferu? No nie, bo tak jak powiedziałeś, to jest... Może ktoś by tak powiedział, to mnie by się zapaliła lampka, bo ja raczej należę do takich ostrożnych osób. Mm.
ale w ogóle wszyscy, jedynka przelatuje przez tam 5, 7 par rąk. No rutynowa sytuacja, tak. W ogóle nikt nie powiedział, że to fajnie to wyglądało, jest okej, okay, i tak dalej. Mm-hmm. I z jednej strony, bo to jest, wiesz, tak, mógłbym na drugi dzień za to przepraszać, ale kurczę, no przepraszać za coś... Okej, okay, no jak ktoś się czuje urażony taką okładką, to go mogę przeprosić. Natomiast jakby sam proces twórczy tego nie wiedzie do przeprosin. No to po prostu jest zwykła rzecz, na którą nie masz wpływu. Czasami się takie rzeczy zdarzają. To jest tak, jakbyś, nie wiem, jechał samochodem przez Jana Pawła i z podporządkowania ktoś wyjechał i wjechał w ciebie nagle. No nie spodziewasz się tego po prostu. Myśmy się tego nie spodziewali. Może potrzebne było jakieś podwójne zabezpieczenie na to. Może tutaj był błąd, może można, bo to było mniej przesądzająco ująć, ale pomyślałem sobie tak, za chwilę będzie ten cały tekst w internecie, internet to przewali, rano ktoś weźmie do ręki gazetę, to jest kolejna opowieść o przegrywaniu po prostu. Znaczy nie ma sensu dzisiaj news w dobie dla papieru. Do nie tego ma, chciałem nie ma, nie ma żadnego, nie ma żadnego sensu się o to ścigać. Myślę, że więcej takich tekstów powinno być właśnie przekrojowych, jakichś problemowych. Okay. No właśnie, musiałem zapytać, jak ty widzisz rolę papieru w najbliższych latach, bo ta okładka jest dobrym przykładem na to, jak to wszystko dzisiaj nam się pięknie postarzało, no bo w latach 90. taka okładka byłaby pewnie, no może nienormalnością, ale też ludzie by po prostu się nie dowiedzieli, że do tego transferu nie doszło. No tak, tak, no nie było... Więc byłoby zupełnie inaczej. Nie było internetu. Jaka jest rola? No, ja starałem się, żeby w przeglądzie na przykład było bardzo dużo opinii, czy cała ta kolumna opiniowa, wszystkie rzeczy związane z felietonistami zewnętrznymi, ludźmi, którzy tam przychodzili i pisali naprawdę ciekawe rzeczy, bo był Krzysiek Stanowski, był Tomek Świąkała w końcowej fazie, był Mateusz Borek, Darek Dziekanowski, bardzo fajne felietony, Krzysiek Ignaczak, przez pewien moment Justyna Kowalczyk, no to wszystko były negocjacje z tymi ludźmi, moje osobiste, żeby ich tam pościągać. I myślę, że też te wszystkie dodatki, typu PS Reportaż, Ligowy Weekend, Mecze Ekstra przed meczami, Magazyn Lig Zagranicznych na sobotę. Takie rzeczy, w których możesz poczytać coś większego, czego nie da się do końca internet. I ktoś dzisiaj może powiedzieć, no to dlaczego nie wzrosła sprzedaż 5-krotnie? A ja mogę zadać pytanie, a może dlatego nie spadła? Bo tego nie wiesz, nie jesteś w stanie tego do końca zmierzyć, więc taki jest znak czasów po prostu, powinniśmy się z tym pogodzić. Ja dzisiaj oscyluję w zupełnie innej rzeczywistości związanej z internetem. Reakcje są natychmiastowe, chociaż my nie mamy komentarzy na stronie, akurat nie ma sport, nie ma komentarzy. Komentarze są na Facebooku pod linkami, dużo już tak miejsc robi. The Athletic na przykład ma komentarze. Sam nie mam zdania, nie wiem, co jest lepszym pomysłem. Wydaje mi się, że jak tworzysz content taki dla ludzi, którzy lubią czytać fajne rzeczy i oni już się tam odniosą, to jest to wartościowe zazwyczaj, że nie ma... Ja to widzę nawet po YouTubie. Inne komentarze generowała Misja Futbol, która była po prostu produktem masowym na wielkim portalu horyzontalnym, który po prostu przyciągał ludzi z całego spektrum Polski, a inne komentarze są na przykład na moim kanale YouTube'owym, gdzie ja robię program stricte o Premier League i on jest, pojawia się tam w każdy wtorek i te komentarze są jakby zdecydowanie bardziej merytoryczne. Mało osób tam się skupia na tym, żeby coś napisać. Po prostu nie ma uczestników tej społeczności, którzy chcą napisać, że jakiś tam gość jest głupi, albo że prowadzący jest do wymiany, albo takie tego typu rzeczy. Inni odbiorcy. Raczej jest to rozmowa po prostu o tych rzeczach, o których mówimy w programie samym. Ja uważam, że w ogóle za dużą wagę przywiązujemy do pracy. Praca jest tylko pracą. Sam mówię to jako pracoholik, bo jestem totalnym pracoholikiem i uważam, że przez ostatnich 15-16 lat pracowałem więcej niż powinienem i wydaje mi się, że jakby narodziny dziecka są dla mnie takim punktem zwrotnym w życiu. Do tego też przyjdziemy. Które pokazują, że po prostu czasami warto sobie przestawić priorytet, bo miałem takiego znajomego, którego znało dużo osób w Warszawie, który był menedżerem greckiej knajpie Paros. Był serdecznym kumplem nas wszystkich. Przychodziliśmy tam, Jorgos zawsze od razu zastawiał stoły,
piwo, kłóciłem się z nim, bo nie chciał ode mnie przyjąć, kiedyś po prostu zapłaciłem za jego plecami za rachunek, on nie chciał, żebym płacił. Typowy Grek, którego po prostu bierzesz z całym sobą od razu do serca. I nagle ten Jorgos przyszedł do domu nad ranem i zmarł. Mhm. Miał 47, ja jestem 77, on był 76 rocznik. I powiem ci, że dowiedziałem się o tym od Michała Pola, bo siedzieliśmy na Domaniewskiej na śniadaniu i on mi to powiedział. I ja po prostu nie mogłem w to uwierzyć, że gość w moim wieku, tak pełen energii życia, nagle umiera. Ale co się działo? Pracoholizm. Totalny pracoholizm. Non-stop praca. Sam jako pracoholik ja widziałem, że on pracuje bardzo dużo i myślałem sobie, czasami mu to mówiłem, Jorgo, nie możesz tak cały czas żyć po prostu, bo tak się nie da, bo to nas prowadzi donikąd. A zwłaszcza jak są dzieci, to myślisz o tym w jakiś, nie wiem, podwójny, potrójny sposób, bo myślisz sobie, że kurczę, no wiesz, no ja nie jestem najmłodszy. Tak naprawdę w tym roku, w lipcu, skończę 43 lata. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi i ja w to sam nie wierzę, to muszę z pewnymi rzeczami zluzować. No nie mogę być cały czas tym Przemkiem, który przyjechał z Londynu i siedział w pracy po 14 godzin, a byłem nim zbyt często jakby. I powroty do domu 23:30, po północy, od samego rana, czasami nie dojadając, wiesz, to wcale, wiesz, to fajnie wygląda wszystko na zewnątrz bardzo, nie? Każdy widzi efekty. No, ma super zawód, tylko ogląda mecze, nic nie robi w zasadzie, ale im wyżej jesteś, tym ten poziom stresu rośnie, bo zaczynasz mieć odpowiedzialność za produkt, to w ogóle na dalszym miejscu, ale za ludzi przede wszystkim, za ich problemy, za ich, nie wiem, kredyty, ich sytuację materialną, rodzinną i tak dalej. I myślę, że to jest z jednej strony ciekawe doświadczenie, ale z drugiej strony, jeśli nie potrafisz się od tego odciąć, ja mam w sobie po prostu jakby niekończące się pokłady empatii. Zawsze jak patrzę na człowieka po drugiej stronie, to się zastanawiam, co ja bym czuł albo zrobił na jego miejscu. I jak te wszystkie rzeczy na siebie weźmiesz nagle, to zaczynasz mieć problem z oddychaniem, bo... Za duży ciężar. No, a ja mam, wiesz, taki swój trak jeszcze na studiach związany z jakimiś właśnie depresjami, nerwicami i tak dalej, gdzie naprawdę bardzo długo z tego wychodziłem, żeby się wykaraskać. I myślę sobie, kurczę, stary, po co ty w ogóle robisz takie rzeczy? Przecież to za chwilę wszystko do ciebie wróci, jak cię zamiecie, to nie będzie czego zbierać. Więc nie jest to łatwe na pewno. Chciałem cię zapytać ogólnie o dziennikarstwo za 10 lat, bo teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy już ta telewizja na dobre zaczęła ścierać się z internetem. Jak ty to widzisz za 10 lat? Jak ja to widzę za 10 lat, ja myślę, że ten rok jest w ogóle przełomowy, bo on pokazuje, że dziennikarze stali się w paru przypadkach markami większymi od marek, w których... Influencerami, można już powiedzieć, pracują. Po prostu. Tak, no to ja za bardzo nie lubię tych wszystkich określeń, influencerzy, Maveni i tak dalej. Po prostu nie przepadam za tym. Natomiast lubi to rynek. I rynek przychodzi do tych ludzi coraz częściej, że wrócę do tego przykładu, który podałem na początku naszej rozmowy z MaFashion, że do niej przychodzi rynek modowy, a do influencera sportowego przychodzi wytwórca sprzętu sportowego albo bookmacher, albo ktoś inny i mówi, wolę ciebie niż nie jest mi potrzebna twoja firma, ja chcę ciebie, tak? I no i ten rok jest przełomowy o tyle, że tak, powstaje kanał sportowy, gdzie chłopaki Tomek Smokowski, Mateusz Borek, Krzysiek Stanowski, Michał Pol chcą skupić jakby taką, chcą zrobić taką wytwórnię kontentu. Jest Nuance Sport, od lat jest na rynku weszło, jest mnóstwo pojedynczych kanałów YouTube'owych. Dziennikarzy również, tak? Są dziennikarze, są do tego stacje telewizyjne i tak naprawdę zaczyna się walka o czas człowieka. Tak, a do tego wszystkiego dochodzi Netflix, dochodzi YouTube sam w sobie, gdzie możesz bardzo dużo wartościowych rzeczy zobaczyć. Nie ma na nic czasu i później wiesz, no dziwisz się, że nie masz czasu przeczytać książki na przykład. Ja nie mam czasu czytać książek, bo ciągle coś czytam na komórce czy w Onecie. Wiem, jaki na przykład, jak duży odsetek użytkowników jest mobilnych na Nuance Sport. To jest po prostu... To jest tak dużo ludzi, którzy nie korzystają z desktopowych już rozwiązań, tylko wchodzą na
na swoją komórkę i tam chcą poczytać. Tak samo jest z podcastami. Widać, jaki jest sanie na te podcasty, jaki jest głód tego, żeby pojawiały się tam wartościowe, takie merytoryczne rzeczy. I jestem ciekaw sam, w którym kierunku to pójdzie, ale powiem Ci tak, dzisiaj jak tu siedzimy, za 10, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się stanie za 10 lat. No bo cofnij się do roku 2010 i wyobraź sobie, że próbujesz zgadnąć to, co się dzieje teraz. Nie jest to możliwe po prostu. No technologicznie. Chyba, że byłbyś Stanisławem Lemem. No może on, może on kreślił tylko takie wizje, które później wchodziły w życie, ale to musiałbyś mieć jakąś wyobraźnię plus umiejętność przewidywania a la Nostradamus. To jest nie do przewidzenia dzisiaj. No 2010 rok na YouTubie to jeszcze pojedynczy filmik, jak ktoś jeździ rowerem i z niego spada. Dopiero myślę w 2012 zaczęły się tworzyć pierwsze związane z FIFA i tym podobnym rzeczami. Pewnie 2017-18 rok to już taki normalny tryb działania na YouTubie i wszystko idzie dzisiaj właśnie w tę stronę, że powoli telewizja się do tego YouTuba przenosi, więc faktycznie jestem też ciekawy, co się będzie działo za 10 lat. A jak ty siebie widzisz za 10 lat? Córka ci rośnie? Córka rośnie i na pewno ja nie lubię robić sobie planów, bo powiedz, jeśli chcesz kogoś rozśmieszyć Boga, powiedz mu o swoich planach, tak mówią ludzie, takie jest powiedzenie. I to jest troszeczkę taki szerszy problem do dyskusji dla mnie, bo ja sobie dużo rzeczy już kiedyś obiecywałem, a później te swoje przyrzeczenia łamałem. W sensie takim, że mówiłem sobie, że już nigdy czegoś nie zrobię, a potem to na przykład zrobiłem. Nie chcę mówić, że żałuję, bo staram się nie żałować rzeczy, które jeśli coś robiłem pod wpływem impulsu, to robiłem, bo ktoś może powiedzieć tak, odszedłem na przykład w 2012 roku z faktu. Nie chciałem po prostu dłużej tam pracować. Potem się pojawiła propozycja, żebym tam wrócił jako szef sportu. I mogę powiedzieć tak, kurczę, niepotrzebnie tam wróciłem, bo to się skończyło jakimś tam konfliktem jednak pomiędzy mną a naczelnym faktu, który zeżarł mnóstwo moich nerwów, bo to człowiek z nie mojej bajki w ogóle, jakby chciałbym na niego spuścić kurtynę, zasłonę milczenia, bo to kompletnie postać dla mnie oderwana od rzeczywistości. Bo ja lubię pracować z ludźmi stabilnymi, to znaczy jak ja ciebie ściągam i mówię, słuchaj, chcę, żebyś zrobił tak, tak i tak, oddaję ci w tym wolną rękę, to ci w tym oddaję wolną rękę, a nie po miesiącu mówię, że jest inaczej i to jednak ja trzymam kierownicę, a ty siedzisz z tyłu, nie? I przypnij się pasami, podziwiaj krajobrazy, a ja będę mówił, choćbym największą bzdurę powiedział, to inni będą ją spijać z moich ust, a ty nie chcesz, więc jesteś moim wrogiem. I doszedłem do ściany tam w pewnym momencie. To była sytuacja na kolegium redakcyjnym, kiedy on powiedział, żebyśmy po porażce Polski ze Słowacją założyli piłkarzom pampersy w Photoshopie na głowy, czy nie wiem, jakaś kompletnie jakaś poroniona sytuacja i pomysł absurdalny. Ja powiedziałem, że tego nie zrobię. A tam nigdy nikt nic takiego nie powiedział. Więc jeżeli słyszysz takie coś pierwszy raz i widzisz gościa, który mówi serio, on nie żartuje, że tego nie zrobi i ty nie wiesz, co z tym zrobić. I ja mówię, słuchaj, bo tam wtedy to była taka sytuacja, że reprezentacja Nawałki grała w ligowym składzie, on tam próbował przetestować paru piłkarzy, myśmy faktycznie przegrali ze Słowacją, jedna z nielicznych porażek Adama Nawałki. A ja mówię, a co się stanie, jak wygramy z Niemcami na Narodowym? Wtedy pamiętam, jak dziś powiedziałem o tym kolegium. Niemożliwe w ogóle, coś tam. Ja mówię, ale co jeśli? Co zrobimy wtedy? I wiesz, życie mnie nauczyło, że wszystko się może wydarzyć i miałem satysfakcję podwójną, żeśmy wygrali i że faktycznie miałem rację wtedy i ten materiał nie poszedł. A to jest jeden z nielicznych przypadków w historii tamtych czasów gazety, że nie poszedł ten materiał, że nie poszedł jakikolwiek materiał, bo wcześniej było tak, robisz i koniec. A moim zdaniem dużo zależy od szefa. Szef powinien też być takim buforem, który potrafi wyhamować pewne rzeczy. Ale zmierzam do tego, że gdybym tam nie poszedł, to potem, kiedy Michał przyszedł Pol do przeglądu sportowego, nie wziąłby mnie do przeglądu. Zostałem wicenaczelnym, później naczelnym. Tak miało być po prostu. Natomiast za 10 lat na pewno chciałbym pracować mniej. Chciałbym więcej się skupić na tym, czy na pisaniu książek, bo to mi sprawia największą frajdę. I być gdzieś może w jakimś jednym, dwóch miejscach, ale na zasadzie takiej gdzieś z boku. Nie wiem, jak będą wyglądały media, ale to zawsze Paweł Zarzeczny mi powtarzał,
stój na kilku nogach, bo jak jedna się powinie, to nadal będziesz stał. Będziesz stał. I zawsze, jak patrzę na swoje życie zawodowe na przestrzeni ostatnich 15 lat, to ja zawsze miałem 2, 3, 4, 5 prac. Jednocześnie to godziłem. I to jest fajne w dziennikarstwie, że można to zrobić po prostu. Że możesz tutaj możesz komentować mecze, tu możesz pisać, tam możesz być felietonistą zewnętrznym, tu możesz napisać książkę, możesz mieć swój kanał YouTube'owy. Że dywersyfikacja tych treści, które ty masz do przekazania, jest tak duża, że jeśli jesteś obrotny, zorganizowany i pracowity, przede wszystkim to ostatnie, to zawsze będziesz miał pracę. Ja kiedyś powiedziałem, że dopóki będę miał laptopa i obie ręce, to moja córka, moja rodzina nie musi się o nic martwić. Powiem, że sobie po prostu poradzę. Ale to wynika z tego, że mimo pełnienia różnych funkcji w życiu, nigdy nie odszedłem od tej podstawowej, która mnie tam zaprowadziła, czyli od dziennikarstwa, bo uważam, że ja widziałem bardzo wiele osób, które dostały się w mniej lub bardziej przypadkowy sposób na bardzo wysokie stanowiska i uważały, że o rany, teraz to ja już tylko zebranko, kawka, już nic nie muszę robić. Złe podejście. Ale potem po 2 latach na przykład tę posadę traciły i znikały z rynku, bo już nikt nie wiedział, kto to jest. Mm-hmm. I wydaje mi się, że to cię może uratować. Ja najwięcej satysfakcji jakby wciąż mam, kiedy coś napiszę i jest feedback od ludzi, spotykam się z ludźmi, mam spotkania autorskie odnośnie zapisków z Królestwa. Byłem w Krakowie, w Gdańsku, w Warszawie były 2 spotkania, jadę do Wrocławia jutro. Mm-hmm. I to jest taka sytuacja, czyli w nomenklaturze twojego kanału to będzie... To będzie dzisiaj, bo czwartek, tak? Na te spotkania przychodzi różnie, 100, 120, 150, 200 osób. Ludzie, którzy to czytają i mają jakieś swoje refleksje na ten temat, mają bardzo inteligentne pytania, wywiązuje się z tego ciekawa dyskusja. Nie mógłbym sobie tego odebrać, bo to jest największa przyjemność w tym zawodzie, to było właśnie to, albo spotkania na uczelniach. Z młodymi ludźmi byliśmy takim spotkaniem z Mateuszem Borkiem, z Michałem Polem w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. Na kanale Michała można to zobaczyć. I to była opowieść taka, kiedy po prostu możesz przedstawić siebie jako człowieka. Ja się często spotykam z takim zarzutem, że ktoś tam pisze do mnie, że ty jesteś nudziarzem, nie masz nic do powiedzenia i tak dalej, w ogóle zniknij najlepiej. Oczywiście tak, wiesz, pojawiają się takie głosy, bo zawsze są ludzie podzieleni, ktoś ciebie kupuje, ktoś ciebie nie kupuje, ale przyznam szczerze, że w znaczeniu takim życiowym, w sensie takim, że ja chcę zabić córkę do przedszkola, odebrać ją stamtąd, spędzić wieczór z Kasią, napić się wina, obejrzeć serial na Netflixie i po prostu uczciwie pracować każdego dnia, to tak, jestem nudziarzem totalnym. Mogę powiedzieć, że jestem nudny jak flaki z olejem, wiesz, nie upiję się, nie zrobię nagle żadnej głupoty, nie powiem niczego kontrowersyjnego tylko dlatego, że ktoś by tego oczekiwał. I tak naprawdę, gdyby nie parę głupkowatych sytuacji na Twitterze, to myślę, że każdy mógłby o mnie powiedzieć, że nie wszedłem nigdy z nikim żaden konflikt, bo gdzieś to medium ze mnie wyciągnęło jakieś złe cechy, ale myślę, że to też dobrze świadczy o mnie, że potrafiłem się stamtąd wycofać. Mhm. Bo to jest tak jak ze wszystkimi rzeczami. Szkodziły mi papierosy. Paliłem od 17 roku życia do 30 roku życia. Przez 13 lat paliłem papierosy. Coraz więcej, więcej i więcej. I w pewnym momencie powiedziałem nie, stop, to ci szkodzi. Przestałem palić. Dzisiaj 13 lat, czyli tyle samo już dokładnie ile paliłem, nie palę. Nie palisz. I tak samo jak widzę, że coś mi bardzo, bardzo szkodzi w kwestii, za dużo spędzam czasu w telefonie albo jest to jakikolwiek inny zły czynnik, albo za mało się ruszam, no to od razu, wiesz, idę pobiegać albo odstawiam ten telefon, bo staram się dla siebie być najsurowszym sędzią, bo to co tam ludzie o tobie powiedzą, wiesz, na koniec ty zostaniesz z 3-4 osobami, tak, u mnie to są moi rodzice. To jest Kasia i to jest moja córka, która pewnie jak dorośnie postaram się ją tak wychować, żebym mógł liczyć na jej pomoc. Staram się być dobrym ojcem. Ona ma 20 miesięcy w tej chwili i zaczęła mówić pierwsze słowa, bo chodzi do przedszkola. Mhm. Bo ja to nazywam przedszkolem, to jest żłobek, ale przedszkole mi łatwiej przechodzi przez gardło, bo żłobek mi się kojarzy z czymś takim bardzo, nie to, że złym, ale że zostawiam dziecko w żłobku, czyli mu się tam dzieje krzywda. Nie wiem, to słowo ma dla mnie jakieś pojaratowne zabarwienie.
I ostatnio była u nas w domu taka sytuacja, że byłem z nią sam akurat, bo Kasia gdzieś pojechała i ją przewijałem. I ona w pewnym momencie tego przewijania, jako że już coraz więcej słów mówi, chodzi często ze smoczkiem, co jest niestety naszą porażką, wyjęła ten smoczek, odłożyła go, złapała mnie za głowę i mówi: tata, kocham. Mm-hmm. I przyciągnęła mnie do siebie i mnie pocałowała. I ja po prostu się rozsypałem na kawałki, bo to było dla mnie takie doznanie. Myślisz sobie w takim momencie, jakie to ma znaczenie w ogóle, czy ty jesteś, nie wiem, jakimś naczelnym, nienaczelnym, jaką masz pracę, czy zarobisz 1000 zł więcej tu, czy tam, czy siam. Po prostu to nie ma żadnego znaczenia. Wszystko ci odchodzi. I chodzisz tak, jakbyś po prostu, nie wiem, zażył jakiś narkotyk, który powoduje, że jesteś w fazie euforii, więc ja bardzo mocno przestawiłem wajchę i chcę po prostu być jak najlepszym ojcem dla swojej córki. Chcę po prostu zbudować taką rodzinę, która będzie szczęśliwa i to jest mój priorytet. A praca jest tylko środkiem do tego, żeby móc to zrobić. Żebyśmy mogli sobie razem pojechać na wakacje, żebyśmy mogli mieszkać w fajnym mieszkaniu i żebyśmy nie musieli się martwić o to, że nie wiem, nie mamy na jedzenie, tak? No bo to tak naprawdę to są problemy, tak? To kiedyś Alan Shearer fajnie powiedział, że tam jakiś dziennikarz do niego powiedział: nie strzeliłeś gola od 10 meczów, co się stało? To jest jakaś tragedia. Mówi: człowieku, tragedia to jest jak dziecko nie śpi mi w nocy, ma 40 stopni gorączki, ja nie wiem, co mam zrobić. Wtedy to jest dla mnie tragedia. Mówi: to jest po prostu tylko piłka. Nie potrzebuję zarazić tego taką ideologię. W związku z tym, co się teraz dzieje w twoim życiu, te 20 miesięcy, nie żałujesz, że dopiero teraz zostałeś ojcem? Czy wcześniej nie byłbyś gotowy na to? Miałem taki moment, wiesz co, nie, to nie jest kwestia gotowości. Cały czas my uprawiamy takie zawody, w których jakby nie było dobrego momentu na to. I brutalna rzeczywistość jest taka, że kobieta musi poczuć ten instynkt macierzyński, musi wiedzieć, że to jest właśnie ten moment, nie? W przypadku faceta to jest trochę inaczej. Facet może... Może ja i byłem gotowy, jak miałem 25 lat, tak? No ale co z tego? Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że gdyby to się stało wcześniej, to może to nie byłaby mania. Tak, okay. Tak sobie to staram przetransformować w głowie. I nawet teraz dla takiego magazynu Fathers pisałem felieton. No to dla ważnego magazynu, nie dla takiego. Dla magazynu utworzonego przez naszego wspólnego Pawła, którego pozdrawiam. Na prośbę Pawła napisałem tam felieton o takiej niepokoju ojca dojrzałego, że po prostu, że jedną wadę ma ojcostwo późne. Ma taką wadę, że cały czas sprawdzasz, co się dzieje z dzieckiem, bardziej się boisz. Wydaje mi się, że gdybym został ojcem w wieku 21 lat, to pewnie bym się tak o wszystko nie martwił, bo nie miałbym takiej skali odpowiedzialności. Chociaż ja zawsze starałem się być odpowiedzialnym człowiekiem. Parę razy skręciłem z tej drogi. Parę głupich rzeczy zdarzyło mi się w życiu zrobić, z których nie jestem dumny. Parę razy gdzieś przewróciłem się i to dosłownie można powiedzieć. I ten początkowy okres życia w Warszawie, w Londynie nie miałem na to za bardzo czasu ani pieniędzy, bo tam generalnie w kierunku zabawy nie poszedłem, bo jak szliśmy nawet ze wspomnianym Pawłem, szliśmy na dyskotekę czy do jakiegoś klubu, czy do pubu, to po prostu było na jedno piwo i zawijka do domu. Ale tutaj w Warszawie przyznam, że był taki okres, kiedy to się wszystko rozsypało i dlatego ja się cieszę, że jakby wszedłem też w stały związek dość szybko, bo on mi pomógł pewne rzeczy sobie poukładać w życiu, bo to jest fajne, wiesz, jak jesteś sam i ten melanż trwa i cię niesie i płyniesz na tej fali i masz 26 lat. Ale ja miałem z tego powodu takie zjazdy. Siedziałem w domu sam, na przykład w niedzielę i zastanawiałem się, dokąd to w ogóle wszystko zmierza, tak? I kace po 6 razy w tygodniu i ciągłe wyjścia, wiesz, strasznie dużo imprezowaliśmy, strasznie dużo piliśmy alkoholu i to było, uważam z perspektywy czasu, że to może było potrzebne, ale nie chyba aż w takich dawkach. Za dużo? Za dużo. Tego było za dużo i jak patrzę w ogóle na siebie z tamtych lat, z dzisiejszej perspektywy, to autentycznie nie potrafię uwierzyć, że to byłem ja. No ale może po prostu tak miało być. Może to jest taka próba oddania sobie tego, że ja nie wyjechałem na studia,
że jakby ten cały mikrocykl Balanga, jak kiedyś powiedział Janusz Wójcik podczas szkoły trenerów o jednym z mikrocykli, który wyświetlił na rzutniku trenerom polskim, że ten mikrocykl Balanga w moim przypadku się przesunął od 25 do 30 roku życia, zamiast od 20 do 25, gdybym wyjechał z domu bezpośrednio po liceum, więc najważniejsze to się ogarnąć, pozbierać się i że się nic po drodze złego nie stało. Człowiek nie zrobił jakiejś takiej głupoty, która całe życie jego zdeterminowała, więc to na pewno trzeba uznać za sukces. Mm-hmm. Jak to było w tej Anglii właśnie, bo byłeś tam kilka lat, byliście tam kilka lat, podejmowaliście się różnych zadań, jak praca przy wyścigach konnych, przy przeprowadzkach i właśnie jakie to były zajęcia, pewnie nawet dziwniejsze niż te, które wymieniłem, i czego tak naprawdę cię nauczyły, no bo pewnie jakieś wnioski z tego wyciągałeś po czasie. Wiesz co, bardzo nauczyły mnie szacunku do pieniędzy na pewno i szacunku do pracy, bo dzisiaj czasami mi się czegoś nie chce zrobić, to sobie myślę, ja sobie przypominam, nawet mam takie czasami przelotki, dzisiaj rano wyszedłem z psem i było bardzo zimno, bo dzisiaj jest zimny wiatr i przypominam, mam takie migawki z Londynu, jak o 5 rano wstaję i jadę do przeprowadzek. Praca w przeprowadzkach polegała na tym, że się przyjeżdżało tam i było 30 osób, ale danego dnia na przykład było 15 osób potrzebnych do pracy. Więc wychodził gość, który miał taką kartkę i pokazywał ty. Wiesz, jak gość spojrzał na mnie, no to raczej nie byłem tam pierwszy w kolejce do pracy, która polega na przenoszeniu mebli. Ale miałem kumpla w przeprowadzkach, takiego Cypriana, który pochodził z Zakopanego i on miał bardzo dobry przelot z tym szefem całej firmy przeprowadzkowej. To była bardzo duża firma przeprowadzkowa, Moves, angielska. I nagle ten John mówił, Rudy, come with me. I ja tak, że ja wstawałem i wiesz, obok mnie siedzi gość jakiś z RPA, który ma 2 metry i what the fuck, co tutaj chodzi, dlaczego jego bierzecie? Już potem oni wiedzieli po prostu, że ten John mnie lubi, a on chciał, żebym miał pracę. I ten John u nas bywał w domu na kolacjach, po prostu powiedział, że ma słabość do ludzi z Polski, że uważa, że to są bardzo pracowici ludzie i że zawsze nam będzie dawał pracę przed innymi. Mówi, że ludzie z Polski go nigdy nie oszukali, że ma dobre jakby doświadczenia, więc trochę ja na tym bazowałem, miałem fart. Ale faktycznie ta praca wyniszczyła mnie fizycznie po jakichś 2 czy 3 miesiącach. Codziennie praktycznie noszenia mebli, czasami bardzo ciężkich, zaczął mi odmawiać posłuszeństwa kręgosłup. Bardzo często robiłem to niedożywiony, bo gdzieś tam sobie, wiesz, wziąłem jakieś 2 kanapki ze sobą na cały dzień i nie było tak jak teraz, że jadłem obiad normalny. Po prostu nie miałem kasy na ten obiad. Mhm. Więc jak chodziłem na uczelnię, tam do koleżu niedaleko stadionu Arsenalu, to może to dzisiaj zabrzmieć absurdalnie, ale ja miałem tam taki kebab był u Turka i nie stać mi było na kebab, więc jadłem tylko frytki, więc brałem podwójną porcję frytek, bo one były jakieś bardzo tanie i jadłem to codziennie. I jak przyjechałem do Polski po pierwszych kilku miesiącach, to moja mama mówi, kurczę, ale ty przytyłeś tam, dobrze ci się tam powodzi. Mm-hmm. Ja przytyłem po prostu od tych frytek. I nie mówiłem oczywiście mamie, że tam jest tak jak jest, bo ona po prostu by mnie nie wypuściła z powrotem, nie pozwoliłaby mi tego zrobić. I pamiętam, że kiedyś była taka jeszcze instytucja tak zwanych paczek, że się wysyłało paczki. Moja mama wysłała tę paczkę z Polski do Londynu i myślała, że to w 2-3 dni przyjdzie i to było jakoś przed świętami Bożego Narodzenia i otworzyłem tę paczkę i zobaczyłem te wszystkie produkty i miałem ochotę wszystko zjeść, a patrzę tak, to zepsute. I to była dla mnie taka rozpacz, że ja to muszę wyrzucić do kosza, a nienawidzę wyrzucać jedzenia w ogóle. I nauczyło mnie mnóstwo takich małych rzeczy, że wiesz, że warto być fair w stosunku do ludzi, warto na przykład, jeśli jesteś w knajpie, to zawsze trzeba dać komuś napiwek, bo to jest jego praca, on jest czasami po 12 godzin na nogach i zawsze ceniłem ludzi też, jak myśmy na przykład jechali z przeprowadzek do kogoś właśnie i ktoś na koniec, nie wiem, dał ci 10 funtów, to myśmy się zawsze autentycznie z tego cieszyli, bo to była dla nas jakaś dodatkowa pensja, czasami z tych napiwków można było sobie opłacić czynsz, to było takie realne, namacalne, to była szkoła życia po prostu, tak naprawdę. Ja pojechałem tam do szkoły językowej, ale to była bardzo niska zapłata za szkołę życia, zwłaszcza, że ja zostałem tak wyrwany z korzeniami z dnia na dzień. Sam się wyrwałem z domu i moi rodzice do końca nie wierzyli, że ja tam pojadę, ale potem powiedziałem im, że jakby nie ma już innej opcji, że nie chcę tu być, bo
rynek pracy był jaki był. Ja byłem po studiach dziennych bez żadnego doświadczenia, więc ciężko było mi znaleźć tę robotę. A nie chciałem jednocześnie, wiesz, iść do McDonalda z całym szacunkiem pracować na kasę, bo uważałem, że nic mi to nie da, a tam się przy okazji nauczę języka, że mogę taką pracę wykonywać tam też, fizyczną, nie za dobrze płatną, ale przy okazji będę obcował z jakąś inną kulturą, czegoś się nauczę, liznę trochę świata i to też mi pomogło potem w kontekście przeprowadzki do Warszawy, bo jak już wróciłem do Polski, to ta Warszawa, mimo tych wszystkich rzeczy, o których opowiadałem wcześniej, że mnie gdzieś tam poniosła, ale to bardziej była kwestia kolegów, żeśmy się socjalizowali razem, już nie pochłonęła mi nigdy wielkość miasta. Nie byłem takim chłopakiem, że przyjechałem strzelać do Warszawy, zobaczyłem Pałac Kultury i zgłupiałem od tego widoku, bo po prostu przyjazd z Londynu tutaj, w ogóle miałem takie pierwsze odczucie, że Warszawa wydała mi się bardzo mała. Bo tam pokonywałem takie odległości, 1,5 godziny gdzieś w jedną stronę się jechało i no wiadomo, jaką metropolią jest Londyn, więc ta skala dla mnie już była zupełnie inna i to też mi pomogło tutaj się osadzić. A jakie było najbardziej absurdalne zajęcie? Jakie tam? To chyba wiesz? Ten jeden dzień od Pawła przejąłem zasypywanie dołków po koniach. Okej. Okay. Na wyścigach konnych trzeba było z wiadrem na szyi iść i sypać ziemię z takiego wiaderka i udeptywać, bo konie jak przyspieszają na torze wyścigowym, to robią dołki. I Paweł mnie tam wysłał i ta praca była jakoś haniebnie płatna, bo chyba 2 funty za godzinę, a ja już wtedy miałem dobrze płatne prace, bo zdarzało mi się i po 6 funtów i po 7 funtów za godzinę zarabiać, no, ale też mogłem mało pracować, bo miałem wizę studencką, 20 godzin tygodniowo tylko wolno mi było pracować i starali się raczej pracodawcy tego przestrzegać, bali się home office, deportacji, kontroli u siebie, więc no, później jak weszliśmy do Unii i ta fala ludzi wyjechała, to oni już mieli inaczej. Konkurencja też się większa zrobiła. Ale jak ja już byłem, to już ciężko było znaleźć pracę. Jak już się szło do pubów, to nie było tak, że przyjmiemy. 2 lata wcześniej, przed moim wyjazdem, gdzieś około 2001 roku, było łatwiej zdecydowanie. No taka duża fala emigracji, fajny czas. Aczkolwiek nigdy do końca nie czułem się taką częścią. Jednak, bo wiesz, ludziom mówią, że pieniądze nie dają ci szczęścia. Ale jednak wolę Londyn z dzisiejszej perspektywy. Tak, tak, tak. Jak pojadę i mogę sobie pójść, wiesz, do restauracji na obiad, mogę sobie wejść do muzeum, nie muszę patrzeć, ile mam w portfelu, bo nie muszę patrzeć, czy to 15 funtów, jak wydam za bilet do Tate Modern, to czy to nie będzie determinowało mojego przetrwania w tym tygodniu, czy nie lepiej pójść do Sainsbury i zrobić tam sobie zakupy na cały tydzień. To jednak chyba wolę tę perspektywę, ale tamta jest potrzebna, żeby stanowiła punkt odniesienia do tego. Jasne. Mówimy sobie właśnie o tej pracy. Myślę, że wszyscy doskonale wiemy, jak to wyglądało u Ciebie na początku pod względem drogi, ale mało wiem, jeśli chodzi o piłkę. I chciałbym zapytać, czy jesteś ekspertem od Premier League, dlatego że chłonąłeś ten Londyn i jeśli na przykład pracowałbyś w Berlinie, to byłbyś ekspertem od Bundesligi? No, to jest pytanie, które parę razy padło na spotkaniach autorskich. Wydaje mi się, że nie ma sensu dywagować, bo tak by się nigdy nie stało. Nigdy nie ciągnęło mnie do żadnego innego języka. Zawsze mnie pociągała Wielka Brytania i kultura, język angielski. Zawsze chciałem się go nauczyć dobrze i nigdy się go bardzo dobrze nie nauczyłem. I nad tym ubolewam. To znaczy nauczyłem się go komunikatywnie, ale na pewno nie w takim stopniu, w jakim bym chciał. Piłka nożna angielska gdzieś tam po prostu się przewijała w moim życiu cały czas. W sensie takim, że ja się zawsze interesowałem angielską piłką, zawsze gdzieś mnie ciągnęło do tego klimatu. No to się składa bardzo dużo różnych rzeczy, począwszy... Na przykład zawsze grałem w jakieś menedżery. Dzisiaj dostałem od SQN-u książkę Football Manager, zmienił moje życie. To tam też jakby jest opowiadanie mojego autorstwa o tym, jak na studiach praktycznie zawaliłem studia przez Football Managera, wtedy przez Championship Managera. Zawsze grałem angielskimi drużynami, zawsze mnie to jakoś pociągało, ten klimat. Nie potrafię tego wytłumaczyć. To jest trochę tak, jakbyś musiał wytłumaczyć, dlaczego dziewczyna, z którą jesteś, podobała ci się bardziej niż inna, która stała obok niej. Nie do wytłumaczenia, po prostu taki naturalny pociąg. Wydaje mi się, że znaczy jak tam pojechałem, to ten bodziec był dodatkowy jeszcze, bo on gdzieś we mnie obudził takie poczucie, że ja naprawdę to bardzo lubię i to było fajne. I później pewnego dnia wizyta na stadionie Chelsea, która sprawiła, że jak wychodziłem z tego Stamford Bridge, to pomyślałem sobie, kurczę, po prostu to byłoby super robić, co ci goście tam robili 2 piętra niżej, czyli sprawozdawcy sportowi,
komentatorzy tam radiowi, dziennikarze prasowi. Bardzo, bardzo jakoś mi to tak utkwiło w pamięci. Z tym obrazkiem chodziłem cały czas. A że byłem tam i jakby czytałem cały czas o tej lidze, codziennie gazety jakieś oglądałem, mecze, skróty, to chłonąłem. I tak samo jak chłonąłem język, chłonąłem ich kulturę. I zawsze to będzie jest dla mnie wyjątkowe miejsce. Jak tam wracam, to mam taki jakiś dreszcz emocji. Jak, traktuję to jak powrót do domu trochę, to jest dziwne. Bardziej nawet wywołuje to we mnie emocje niż na przykład powrót do Czeladzi. Mimo, że Czeladzi z moim domem rodzinnym, to jednak kojarzy mi się to chyba z takim pozytywnym przełomem w moim życiu i gdzieś tam takie ukłucie jest zawsze w żołądku, że tam wracam, że kiedyś byłem tam jakby w zupełnie innej, byłem inną osobą, w innej formule zamkniętą, a teraz jestem kimś zupełnie innym i to jest fajne, to jest takie raz na jakiś czas jest oczyszczające, ale już do przeprowadzek na tor wyścigowy koni nie chciałbym wracać. Doskonale znamy twoją historię, jeśli chodzi o przejście do samego przeglądu, wiemy jaka osoba za to wtedy odpowiadała. Z dzisiejszej perspektywy patrząc, bo już minęło kilka lat, jeśli dobrze myślę, 3 lata w tym roku, w marcu, brakuje ci Pawła Zarzecznego lub ogólnie postaci podobnej do niego w polskim dziennikarstwie? Na pewno Paweł był barwną postacią, taką chyba nie do zastąpienia jeden do jednego. Wydaje mi się, że tacy ludzie się zdarzają raz na milion. Był prawdziwkiem w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To znaczy, on się sam mianował na najlepszego dziennikarza w Polsce i hołdował tej zasadzie. Generalnie uważał dużo w nim było autokreacji, takiego czegoś, co zaserwował ludziom i ludzie za tym poszli i w to uwierzyli, ale myślę, że nikomu innemu mogliby nie uwierzyć. To znaczy Paweł miał w sobie taki rodzaj magnetyzmu niedookreślony. Sam do końca nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, na czym polegał Paweł fenomen. Na pewno w dużej mierze na tym, że był piekielnie inteligentny, że był oczytany, że miał bardzo dobre kojarzenie faktów ze sobą. Im bliżej było tego feralnego dnia, w którym Paweł od nas odszedł, tym mam wrażenie, że mniej. Ja pamiętam jeszcze Pawła z takiego poziomu abstrakcyjnego błyskotliwości i ktoś, kto Pawła dobrze znał, to wie, że to nie był ten sam Paweł. Różne z Pawłem mieliśmy przeloty, sinusoidy i tak dalej. Ludzie, to też jest taki przykład, w którym ludzie myślą, że coś wiedzą lepiej na temat naszej relacji, ale nasza relacja była o tyle trudna, że tak mi się przynajmniej wydaje. Byłem jedną z nielicznych osób, które czasem się Pawłowi stawiały. I Paweł po prostu bardzo się na to denerwował. Nie znosił kompletnie innego zdania niż swoje albo innej racji niż jego racja. Bardzo rzadko przyznawał ci, że ty możesz mieć czymkolwiek rację. Raczej chciał to zdeprecjonować. I czasami to, co mówił, jakby nie miało wpływu większego na twoje życie, to, co mówił o tobie, ale czasami to były rzeczy, no, które gdzieś tam musiałeś naprostować, typu Paweł przyszedł do programu telewizyjnego i powiedział, że ja nie skończyłem studiów, tak? No i wtedy ja tam gdzieś na Twitterze pisałem, że Paweł po prostu wygaduje kompletne bzdury. Ale to nie oznacza, że jakby był jakiś problem między nami. Zresztą jakby w ogóle cała ta historia domknęła się tak, jak się domknęła. Czyli Paweł 2 dni przed śmiercią zadzwonił do mnie, żebym nagrał materiał dla niego na 500 odcinek One Man Show i powiedział, że chce to wypuścić przed tym materiałem. I tylko ktoś, kto w ogóle nie zna Pawła, może pomyśleć, że Paweł by do mnie zadzwonił, gdyby nie miał ze mną dobrej relacji, tak naprawdę, w jego mniemaniu, w jego głowie. Paweł, myślę, że Paweł miał takie stałe grono osób, które czasami szczypał z szacunku, choć to brzmi absurdalnie i ktoś może pomyśleć sobie, że to jest jakaś pokrętna figura. To Paweł nie był do końca ujmowalny w ramy i tak to u niego działało, że po prostu bardzo dużo wymagał od ludzi, których uważał za zdolnych, którym dał szansę. Kiedyś mi powiedział, mówi, coś tam napisałem, on mówi, ja bym cię pochwalił za to, przecież ty byś zwariował, tak ja bym cię pochwalił. Ja mówię, Paweł, w ogóle bym nie zwariował. Ja mówię, zdecydowanie wolałbym, żebyś mnie pochwalił, niż cały czas mnie ganił za coś, tak? I mówił, że wszystko robię źle, albo że to jest beznadziejne. No inne sposoby motywacji. Paweł miał taką metodę, że on po prostu mówił, że jest potrzebny raz kij, raz marchewka i że po prostu wyciągał ten kij, walił nim przez plecy, czasami na oślep i bez sensu, bo to też trzeba wiedzieć o tym,
że nie wszystkie rzeczy, które Paweł robił, były fair. Możemy z Pawła dzisiaj zrobić świętego, bo Paweł nie żyje i trochę taka otoczka z aureolą w tle się wytworzyła. Tak, chciałem powiedzieć, że ci, którzy kiedy kilka zmarł, tygodni wcześniej go krytykowali, dokładnie, to później się odwrócili. I ja po prostu, a jakby mój stosunek do Pawła był zawsze taki sam, począwszy od tego, jak wymieniliśmy pierwsze maile, potem przez pracę z nim w redakcji, bo widziałem wszystkie słabości Pawła i to nie jest tak, że miałem Pawła za swój ideał i wzorzec w kwestii życia prywatnego. Mhm. Jestem na zupełnie innym biegunie niż Paweł. I myślę, że na przykład ja czy Krzysiek Stanowski, którzy jesteśmy uważani za Pawła dzieci, w cudzysłowie uczniów, w kwestii życia rodzinnego jesteśmy na zupełnie innych biegunach. Myślę, że to była bolączka Pawła duża, że Pawłowi pewnych rzeczy nie udało się poukładać. Miał oczywiście do ostatnich dni bardzo dobre relacje ze swoją córką. Mhm. Bardzo ją kochał, bardzo był z niej dumny, na każdym kroku to podkreślał. I szczerze powiem ci, że najbardziej lubiłem tego Pawła, który opowiadał o córce. Że wtedy w nim widziałem najwięcej takiego człowieka, który nie gra nikogo. Bo Paweł sam o sobie często mówił, że trochę jest takim stańczykiem, że zabawia publiczność, że jest błaznem, który musi czasami coś powiedzieć, żeby zasiać ferment i żeby ludzie się z nim nie zgodzili. Wiele rzeczy, które Paweł mówił, wydawały się na pierwszy rzut oka absurdalne, rzut ucha bardziej, a później po czasie się okazywało, że miał rację, no ale wiele rzeczy też mówił kompletnie nonsensownych, odklejonych od rzeczywistości i ludzie go chłostali za to, a on z jednej strony się tym sycił troszkę, bo mówi, a tam szczypią mnie, no niech sobie szczypią, tyle mogą, a z drugiej strony wiem, że się przejmował tym. Ktoś, kto myśli dzisiaj, że Paweł miał do siebie jakiś gigantyczny dystans, jest w błędzie. Paweł wieloma opiniami bardzo się przejmował. Ale ludzie w ogóle Pawła nie znali. Łatwo jest wydawać wyroki na czyjś temat, w ogóle nic o nim nie wiedząc, albo na temat czyjejś relacji, tak jak moja relacja z nim, bo na podstawie tego, że Paweł coś tam powiedział na zewnątrz, to w ogóle nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Mhm. Ja wiem, najważniejsze dla mnie jest to, że ja wiem, jaką miałem z nim relację, też co mu zawdzięczam, jakie mieliśmy plany, bo mieliśmy też plany, żeby otwierać taki dodatek w przeglądzie sportowym i Paweł tam miał mieć swoją kolumnę, taką ala jak ma Kuba Wojewódzki w polityce. Paweł miał pisać takie swoje luźne spostrzeżenia, anegdotki, tylko wiesz, też problem polegał na tym, że Paweł ma coraz mniej tych nowych anegdotek, bo Paweł przestał bywać, przestał być zapraszany, przestał jeździć gdzieś, a z perspektywy gdzieś tam domu w Zalesiu nie do końca możesz mieć nowe rzeczy, więc on by bazował na tych starych, które już gdzieś tam pewnie wiele razy powtórzył w swoich felietonach i to by się stało wtórne, to by się skończyło, ale byliśmy praktycznie dogadani na to. I Paweł mówi, no tyle czasu minęło, nareszcie sięgasz po mocnego zawodnika, spotkaliśmy się w Wapiano na Taśmowej jeszcze wtedy, pamiętam, i Paweł, ale był taki szczęśliwy, mówi, no widzisz Rudy, nareszcie mnie doceniłeś, nareszcie mi oddajesz to, co ja ci dałem, tak? Fajnie było wtedy, pogadaliśmy sobie, no ale projekt nie zdążył wejść w życie i Paweł zmarł i to mimo wszystko było dla mnie zaskakujące, choć wiedziałem, że nie prowadzi się może, jego zakonie. Tak, że ten stan nie będzie lepszy. Ja pamiętam jego taki dobry tekst, bo mówiłeś o tym, jak mówił o córce i właśnie chyba do jakiegoś, do dziennika chyba pisał, tak? Na stronę internetową. Tam był tekst o wychowywaniu dzieci. Jeden z lepszych, jakie właśnie czytałem. Ale wracając do korzeni tej rozmowy, życzę powodzenia w Nuance przez kolejne miesiące, żebyście naprawdę siedząc w lutym 2021 mieli powody tylko do zadowolenia i dziękuję za przyjście tutaj dzisiaj do mnie. Myślę, że było wiele wartościowych przemyśleń w tej rozmowie, zwłaszcza, które mam nadzieję, że wy także sobie wyciągniecie. I za chwilkę jeszcze, mam nadzieję, nagramy quiz. Masz jeszcze chwilkę czasu? No, jeszcze chwilkę mam, chociaż w quizach wypadam fatalnie. Ostatnio. Ale masz już przetarcie małe. No, ostatnio wyobraź sobie, że w quizie Toto wyleciało mi z głowy to, że Jose Mourinho wygrał Ligę Europy z Manchesterem United i że zahajrował w reprezentacji Anglii. W quizach mam taki problem, że to jest na czas quiz? Tak. Jest. No, to że jak się włącza zegar, to... No wiadomo, presja to czasu. To się włączają blackouty, że rzeczy, że pod presją czasu nigdy nie umiałem rozwiązywać zadań z matematyki, pisać dyktant i tak dalej, ale możemy czasu jest dużo. Możemy spróbować. Czasu jest dużo. Także dziękujemy za uwagę tutaj. Oczywiście przypominam tylko, że 2 dni po publikowaniu na YouTubie ten wywiad będzie także dostępny na Spotify w formie podcastu. Tymczasem dziękujemy za uwagę i widzimy się za kilka dni.